Rozmowa oparta na faktach. To popołudniowa rozmowa w RMF FM. 8:02 w naszym warszawskim studiu. Po 18:00. W naszym warszawskim studiu Marek Teichman i jego gość. Witamy i słuchamy. Dzień dobry, witam serdecznie. 8:18, wiecie, tak pędzi ten czas, jak pędzi inflacja w Polsce szybko i szybko rośnie. Profesor Marek Belka, eurodeputowany, były prezes Narodowego Banku Polskiego i były premier rządu Rzeczypospolitej, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry państwu. Panie premierze, czy tarcza zatrzyma inflację? Nie, oczywiście, że nie, ale jak mówią analitycy, płaszczy. Co to znaczy? To znaczy, że ten szczyt inflacyjny, którego spodziewamy się w pierwszym kwartale, będzie nieco niższy, ale za to potem inflacja, że tak powiem, dogoni. Łącznie w przyszłym roku spodziewamy się, że obniży to przeciętną stopę inflacji całoroczną o około 0,3%. A jak pan sądzi, jak wysoka może być w Polsce inflacja? Czy możliwa jest dwucyfrowa inflacja? Tak, możliwa jest, aczkolwiek w ciągu całego roku ona będzie jednocyfrowa raczej. W skali całego roku. Czyli na początku ona może być nawet dwucyfrowa, ale potem prawdopodobnie trochę zwolni. Czy inflacja w Polsce wymyka się spod kontroli? Wymknęła się spod kontroli? Tak, wymknęła się spod kontroli. Kiedy? Wymknęła się prawdopodobnie na początku roku. A jak jeden z moich kolegów ekonomistów powiedział, ona już, że tak się wyrażę, bulgotała, tylko że pandemia ją trochę przyhamowała. No cóż, jeżeli się masowo, i co zresztą jest uzasadnione, masowo dostarcza do gospodarki gotówkę, kiedy zarówno polityka pieniężna, jak i przede wszystkim polityka budżetowa jest skrajnie ekspansywna, no to takie konsekwencje mogą mieć miejsce. Ja nie chcę przez to powiedzieć, że tarcze antykowidowe, ta pomoc była niepotrzebna. Nie, nie, nie. Tylko ona się po prostu powinna była nieco wcześniej skończyć i nieco wcześniej, a może nawet znacznie wcześniej, bank centralny powinien rozpocząć cykl podwyżek 100%. Wtedy, kiedy zaczął to robić Bank Centralny Węgier i Bank Centralny Czech? No, trzeba przyznać, że oni byli pod tym względem bardziej rozsądni i bardziej, że tak powiem, wierzyli w tę ekonomię głównego nurtu niż nasz bank. A poza tym, no co dużo mówić, ale to wszyscy o tym mówią. No, retoryka banku centralnego i prezesa była niewłaściwa. No, nie można mówić, że chcemy słabszego złotego, no bo to napędza inflację, a poza tym tak zachęca spekulantów do gry na osłabienie złotego. Zresztą widzimy to. Ale złoty znów wrócił ponad 4,7. Panie premierze, ale tam za tymi deklaracjami dotyczącymi słabego złotego stało takie przekonanie, że to jest coś, co jest korzystne dla polskiej gospodarki, że to jest korzystne dla polskich eksporterów. Czy pan sądzi, że tak rzeczywiście jest, że ten słabszy złoty pomaga polskiej gospodarce? Bardzo, w bardzo niewielkim stopniu. Myślę, że złoty jest skrajnie niedowartościowany. Eksport polski świetnie sobie radzi i radziłby sobie równie dobrze przy znacznie silniejszym złotym wobec euro i dolara. A słaby złoty oznacza import inflacji. To znaczy wyższe ceny energii, wyższe ceny paliw, wyższe ceny wszystkiego. A jaki według pana jest ten realny, rzeczywisty kurs złotego? Znaczy jak bardzo jest niedowartościowany teraz złoty? To trudno powiedzieć, bo to się zmienia, ale są różnego rodzaju szacunki. Według mnie, gdyby euro kosztowało 4 zł, byśmy byli w znacznie lepszej sytuacji i wcale eksport by na tym nie ucierpiał. Polityka komunikacyjna Narodowego Banku Polskiego budziła też
no, duże wątpliwości w ostatnim czasie, bo była mocno niestandardowa i my płacimy za to cenę teraz, tak? Tak, dlatego, że zerwały się nam oczekiwania inflacyjne, jak to się mówi w języku ekonomicznym. To znaczy ludzie przestali wierzyć, że bank centralny panuje nad inflacją i że jeżeli nawet ceny energii i paliw osłabną, to bank centralny będzie w stanie utrzymać inflację na poziomie, no nazwijmy to tym, który możemy tolerować, 2,5-3%. Profesor Marek Belka, były prezes Narodowego Banku Polskiego, były premier rządu Rzeczypospolitej, jest naszym gościem. Panie premierze, a może ta inflacja nie jest taką najgorszą rzeczą? To znaczy my bardzo długo obawialiśmy się deflacji w wielu gospodarkach światowych. Może ta fala inflacyjna, ona w sobie jednak ma trochę dobra? Przede wszystkim oczywiście są różnego rodzaju klęski gospodarcze, masowe bezrobocie na przykład. Ja nie wiem, czy masowe bezrobocie jest lepsze lub gorsze od hiperinflacji, bo hiperinflacja się zawsze kończy katastrofą gospodarczą i masowym bezrobociem. Ale w Polsce hiperinflacja nie grozi, więc to... Tylko problem z inflacją jest taki, że ona tak naprawdę niczemu nie pomaga. Inflacja 2-3% niczemu nie przeszkadza, ale też nie pomaga. Natomiast od 4-5% zaczyna się psucie gospodarki. I to jak to na psucie gospodarki? Na czym to tak praktycznie polega, te 4-5% psujące gospodarkę? To znaczy trudniej jest inwestować, dlatego że każdy inwestor, oczywiście mam na myśli prywatnego inwestora, robi biznesplan i musi sobie wykalkulować, przy jakim poziomie produkcji, przy jakim poziomie cen, no nie straci na tym interesie. Przy inflacji 5%, a co gorsza, ona się bardzo łatwo zmienia w inflację 8%, czego jesteśmy no, naocznymi świadkami w tej chwili. Bardzo trudno jest taki biznesplan wykonać i wtedy na ogół albo się jakieś parametry bardzo niekorzystne przejmuje, no to znaczy na przykład bardzo wysokie stopy procentowe, albo się po prostu odkłada inwestycje na przyszłość, a to jest po prostu uderzenie we wzrost gospodarczy. Panie premierze, jednym z zarzutów wobec tej zaprezentowanej tarczy antyinflacyjnej jest to, że ona jest krótkoterminowa. Wczorajszy gość popołudniowej rozmowy RMF, dr Sławomir Dudek, w rozmowie z Piotrem Salakiem powiedział, że może to oznaczać, że rząd po prostu szybko teraz chce załagodzić problem, dlatego że planuje wybory na wiosnę. Wierzy pan w to, że na wiosnę możliwe są wybory? Znaczy, po pierwsze, to, że ona jest krótkookresowa, to rzeczywiście pokazuje, że cele są przede wszystkim polityczne, żeby trochę uspokoić atmosferę, bo tam naprawdę wielu czynników antyinflacyjnych nie ma. Są lekkie, niewielkie czynniki proinflacyjne, no bo jeżeli obiecujemy dodatkowe dochody, dodatkowe wydatki, to jest proinflacyjne. Natomiast jeżeli chodzi o wcześniejsze wybory, nie sądzę. Chyba, że pełen pesymizm zaczął w Zjednoczonej Prawicy panować, dlatego że ponieważ sondaże pokazują dosyć trudną sytuację PiS-u, no to prezes Kaczyński się nie zdecyduje na wcześniejsze wybory, no bo jak to mówią, karpie nie głosują za przyspieszeniem Wigilii. Były premier rządu Rzeczypospolitej, były prezes Narodowego Banku Polskiego, profesor Marek Belka zostaje naszym gościem i będę się go pytał o to, dlaczego PiS-owi nie rośnie w sondażach, ale też będę się pytał o kwestie bezpieczeństwa. Prezydent Ukrainy mówi o możliwym zamachu stanu sprowokowanym przez Rosję. Sytuacja na wschodniej granicy Polski jest bardzo niebezpieczna. Porozmawiamy też o tym, co w naszych relacjach z Unią Europejską, ale to wszystko już poza anteną radiową RMF FM. Słuchaczom dziękujemy, zostajemy w radiu internetowym RMF24, na stronie internetowej RMF24.pl, na portalu interia.pl i w naszych mediach społecznościowych, więc zostańcie Państwo z nami, bo dużo ciekawych pytań. Tak. Panie premierze, no to pytanie, dlaczego PiS-owi nie rośnie w sondażach? Ja byłem przekonany, że ta sytuacja na granicy da rządowi poparcie. Zawsze kwestia zagrożenia bezpieczeństwa wywołuje taki booster dla rządzących,
to się nie wydarzyło, mimo tego, że Polacy w sondażach popierają te decyzje, które rząd wprowadza na granicy. Co się dzieje? Chyba są dwie przyczyny. No pierwsza to jest ta, o której rozmawiamy ciągle, czyli o inflacji, czyli inflacja. A po drugie, no jednak mimo tego, że sytuacja na granicy jest ciężka, nie, ale ona nie jest już tak bardzo zapalna, jak wydawała się w pierwszych dniach. Jednak pewna starsza pani na kilkanaście dni przed emeryturą wykonała 2-3 telefony i no, mówiąc trochę skrótem myślowym, ukradła złoto polityczne premierowi Morawieckiemu. Po prostu zaczęły się tak powiem, loty z powrotem do Iraku, z powrotem na Bliski Wschód, do Turcji. I jednak to zagrożenie, oczywiście ono w dalszym ciągu istnieje, ale ono łagodnieje. Panie premierze, nie ma pan takiego wrażenia, że jednak ta sytuacja na wschodzie jest ryzykowna? Dzisiaj taki główny portal gospodarczy świata, czyli Bloomberg, zrobił całą taką głęboką analizę tego, na ile realny jest wybuch wojny na Ukrainie w styczniu. Amerykanie przed tym bardzo konkretnie przestrzegają. W Polsce w różnych kręgach analitycznych pojawiają się obawy o próby różne prowokacji na przesmyku suwalskim, czyli na tym odcinku wąskim dzielącym Białoruś od Federacji Rosyjskiej, czy od okręgu kaliningradzkiego. Jakiś atak na Litwę, tego się też obawia część analityków. Nie ma pan wrażenia, że takie się straszne czasy trochę zrobiły? I czy rzeczywiście istnieje realne zagrożenie powstania takiego długotrwałego, ciężkiego konfliktu na naszej granicy? No dlatego naszym działaniem powinno być wzmacnianie sojuszy. Chcesz pokój, powiedział prezes Kaczyński, szykuj wojnę. Nie. W polskiej sytuacji to nie wiem, co byśmy zrobili, to i tak jesteśmy nieznaczącą siłą militarną dla Rosji. Natomiast powinniśmy wzmacniać sojusze, czyli wzmacniać Unię Europejską. Konflikt słusznie, ten polsko-białoruski graniczny, został umiędzynarodowiony, ale to jak jest wbrew intencjom naszego rządu. Po prostu wzmacniajmy sojusze, wzmacniajmy Unię Europejską, wzmacniajmy naszą pozycję w Unii Europejskiej. W Rosji wtedy będzie o wiele trudniej, no mówiąc krótko, jakieś tam działania, bo już nie chcę powiedzieć wojenne, ale hybrydowe wobec Polski prowadzić. Nasi rządzący, jak się z nimi tak off the record rozmawia, czasem mają takie poczucie, że być może nasi sojusznicy nas nie będą bronić. Ja myślę, że chodzi o, rozumiem, że o Amerykę chodzi, prawda? O Stany Zjednoczone, no bo kto miałby nas bronić? Myślę, że najlepszą obroną jest uniemożliwienie nawet myślenia o ataku. Jeżeli byśmy byli członkiem twardego rdzenia Unii Europejskiej, a mamy dalej szansę, zawsze będziemy mieli taką szansę, tylko pod warunkiem rozsądnego rządu i rozsądnej polityki, to wtedy taki konflikt z Rosją jest trudniejszy. My cały czas w analizie stosunków między Rosją i Unią Europejską nie bierzemy pod uwagę jednego czynnika, że Rosja jest bardzo uzależniona od eksportu ropy i gazu do Unii Europejskiej. To nie jest zależność jednostronna, to jest zależność dwustronna. Rosja wie, że gdyby takie dostawy były zakłócone, to i sytuacja gospodarcza tego kraju się gwałtownie pogorszyła. No ale nie ma pan wrażenia, że my trochę jako Europa daliśmy się wmanipulować w sytuację tego krótkoterminowego też uzależnienia? Znaczy Rosjanie nie napełnili magazynów w Europie Zachodniej, ceny gazu poszły do góry. Daliśmy się trochę jako Europa rozegrać. To znaczy nie tyle Europa, co Niemcy. Niemcy postawiły w pewnym momencie, znaczy podjęły decyzję o wyłączeniu elektrowni jądrowej. Niedobrą decyzję.
Pan był wtedy premierem. To była decyzja rządu Gerharda Schrödera, Joszki Fischera, podtrzymana przez... To była decyzja akurat Angeli Merkel. Natomiast decyzja o budowie rurociągu bałtyckiego, to była decyzja Schrödera. Natomiast ta decyzja o przyjęciu gazu jako paliwa zastępczego po wyłączeniu węgla, no a teraz później jeszcze po wyłączeniu elektrowni jądrowych, rzeczywiście uzależniła Niemcy od importu gazu. No i to uzależnienie prawdopodobnie się nie zmieni, dlatego że nowa koalicja na problemy Energiewende mówi, że będzie jeszcze więcej Energiewende tak naprawdę, problemy tej transformacji energetycznej. To zapowiada ciężką zimę i ciężkie kolejne lata dla konkurencyjności Europy. Nie ma pan takiego wrażenia, że... No więc w tej nowej koalicji... Ona nie jest zupełnie jednorodna. Tam to jest typowo niemiecki sposób, prawda? 100-kilkadziesiąt stron umowy koalicyjnej, w którym określono no, najdrobniejszych szczegółach działania rządu. Nie wiadomo, czy one będą do zrealizowania, ale tam jest, z jednej strony są zieloni, którzy są no, zieloni do jak szczypiorek, to znaczy oni by najchętniej wszystko wyłączali. Natomiast socjaliści no jednak żyją w cieniu Schrödera. Natomiast jeżeli chodzi o stosunek do Rosji, to zarówno zieloni, jak i liberałowie są raczej, bym powiedział, antyrosyjscy, że tak się wyrażę. No. Więc to będzie ciekawe, jak Olaf Scholz będzie nawigował między różnymi no, powiedzmy się, narracjami tych partii politycznych. Panie premierze, przypominam słuchaczom, naszym gościem jest profesor Marek Belka. Panie premierze, jak już mówimy o tych relacjach z Niemcami, z Unią Europejską, sądzi pan, że my dostaniemy w końcu środki z KPO? Nie ma pan takiego wrażenia, że Unia by strasznie chciała w gruncie rzeczy ten konflikt zakończyć z Polską, tylko jakoś my tutaj jesteśmy zakładnikami wewnętrzno wojny wewnątrz prawicy, która powoduje, że nikt na prawicy nie może ustąpić tak naprawdę i dogadać się z Unią Europejską. Taka paradoksalna sytuacja. No, ma pan absolutną rację. Komisja Europejska chciałaby ten konflikt zakończyć i tę pierwszą transzę Funduszu Odbudowy zwolnić, że tak się wyrażę, czyli otworzyć dla Polski. Problem w tym, żeby no jakby nie dajemy szansy Komisji Europejskiej. Jak się już tam tli jakaś nadzieja, że już będzie jakaś ugoda, jakiś kompromis, no to Zbigniew Ziobro wyskakuje z następnym, że tak powiem, z następną racą. Ale Zbigniew Ziobro wyskakuje z mocnym argumentem. Z argumentem tego, że Polacy wiele razy już od 2015 roku zagłosowali nie tylko w 2015, ale też w 2019 i w 2020 za formacją polityczną i w 2019 i 2020 wiadomo już było, jak ona przeprowadza te reformy wymiaru sprawiedliwości. Dali więc zielone światło, demokratyczny głos obywateli Polski za zmianami w wymiarze sprawiedliwości. No więc dlaczego komisja... To jest właśnie wypaczony model, czy wypaczony sposób myślenia o demokracji. Bo jeżeli ktoś nawet dostał większość absolutną w wyborach, zresztą nigdy w wyborach nie otrzymała Zjednoczona Prawica więcej niż 40 parę procent. Więc to nie jest tak, że mają absolutną większość w elektoracie. No ale mają większość absolutną w Sejmie. To wcale jeszcze nie oznacza, że można rozwalać demokrację. Demokracja polega na systemie checks and balances, mówiąc po angielsku, czyli wzajemnego, że tak powiem, kontrolowania się. To, jak rozumie Jarosław Kaczyński albo Zbigniew Ziobro, no, albo Mateusz Morawiecki demokrację, to nie jest demokracja, ale to jest tak zwana, znaczy to jest demokratura, jak to niektórzy mówią. Panie premierze, my jesteśmy w takiej sytuacji, w której jednak ten poziom wyzwań, który stoi przed
przed rzeczywistością, przed nami, jest wyższy niż jeszcze parę lat temu. Mamy dzisiaj informację o tej nowej odmianie wirusa. Rozważamy to, czy będzie wojna na Ukrainie. Zastanawiamy się, czy może dojść do działań zbrojnych na terenie państw NATO. To wymaga zupełnie innej polityki niż twitterowo-facebookowe wygłupy, które czasem się dzieją. Pan był premierem w 2004-2005 roku i ja mam takie wrażenie, wtedy mi się wydawało momentami, że ta polityka jest kuriozalna, a teraz wspominam ją jako czas jakiejś takiej dojrzałości politycznej niesamowitej. Nie ma pan wrażenia, że my jesteśmy w jakimś bardzo niedobrym miejscu, jeżeli chodzi o to, jak wygląda w ogóle państwo, jak wygląda proces podejmowania decyzji? No, państwo PiS-u jest dobre w zaostrzaniu kar. To trzeba przyznać, to jedyna rzecz, która im wychodzi. Bez żadnego, że tak powiem, wątpliwości. Natomiast PiS, myślę, że już w tej chwili utracił sterowność. To już nie jest partia, która ma tę legendarną sprawczość. Natomiast jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, bo o to pan zaczął, o tym pan zaczął mówić, no to powtarzam to, co powiedziałem już wcześniej. Wzmacniać sojusze, a nie stać w kącie, tupać nogami, bo się nas traktuje wtedy jak smarkaterię. Nawiasem mówiąc, pani Merkel trochę nas tak potraktowała. Powiedziała, że my tutaj rozrabiamy, jeszcze jakaś strzelanina będzie na granicy Unii Europejskiej. Poza tym ci wszyscy biedni ludzie przecież nie chcieli do Polski, tylko do Niemiec. No więc wzięła sprawy w swoje ręce. No i co? Praktycznie rzecz biorąc, rozpoczęła proces łagodzenia tego konfliktu. My, niestety, ale ten rząd nie jest zdolny do prowadzić politykę sojuszy, tylko jest zdolny prowadzić politykę niszczenia sojuszy, wszystkich sojuszy. No, ale ten rząd z kolei odpowiada, że opozycja nie daje mu przestrzeni do porozumienia, że opozycja totalna blokuje możliwość jakiegoś kompromisu. To jest rząd, który ma skłonności totalistyczne i nie wyobrażam sobie, żeby opozycja mogła być, jakby to powiedzieć, łagodnie zgodzić się na dalsze niszczenie państwa. Ja uważam, że to jest absolutnie odwracanie kota ogonem. Ostatnio ktoś zauważył, że jak PiS chce niszczyć państwo, to nie potrzebuje wtedy rady opozycji. Jak chce coś naprawić, na przykład w kwestii szczepionek, no to wtedy, prawda, prosi opozycję o rozsądek i o działania propaństwowe. A myśli pan, że PiS odzyska tą sterowność, którą utracił teraz? Czy to tak będzie się toczyć i toczyć? Mam nadzieję, że nie odzyska i zakończy się to po prostu końcem tej formacji, dlatego że tak szkodliwego rządu i tak szkodliwej partii politycznej myśmy na pewno od 1989 roku nie przeżyli. No, ten moment takiej utraty sterowności, on w takim sensie polityki od strony operacyjnej trochę przypomina ten moment, w którym tracił sterowność rząd Leszka Millera. I trwanie wtedy Sejmu okazało się dla Sojuszu Lewicy Demokratycznej bardzo, bardzo poważnym ciosem, z którego się lewica na lata nie podniosła. Jest jedna zasadnicza różnica. W tamtych latach Sojusz Lewicy Demokratycznej utracił sterowność i odniósł wielkie klęski polityczne. Teraz utrata sterowności przez rząd PiS-u oznacza utratę sterowności przez państwo. Przecież nic się wtedy nie stało złego z polską gospodarką, z polską polityką zagraniczną, jak SLD utracił władzę, czy tracił popularność. Dzisiaj, żeby odzyskać chwilowe jakieś tam słupki, żeby rosły w sondażach, ten rząd jest w stanie robić największe głupstwa. No ale taka jest współczesna polityka też, panie premierze. Nie, ale to pan jako dziennikarz, a ja jako, w dalszym ciągu chyba w wersji light polityk, nie możemy się na to godzić.
Nie wiem, panie premierze. Nie wiem. Wiem, że musimy już kończyć, bo czas minął. Bardzo serdecznie dziękuję. Profesor Marek Belka, były premier rządu Rzeczypospolitej, były prezes Narodowego Banku Polskiego, polityk wersji light, jak to określił na koniec, był naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za online'ową, co prawda, ale wizytę w naszym studiu. Do widzenia. Do usłyszenia. Do widzenia, dziękuję. A cała rozmowa, proszę państwa,